ja miałam problem z ręką, bo bez przerwy tylko się ściągało, plecak podnosiło, ściągało, podnosiło i biegło dalej. I ta cała ręka mnie tak strasznie już bolała pod koniec wyjazdu, że jak myślałam o tym, że mam gdzieś zdjąć ten plecak i znowu go podnosić, to mi się płakać chciało. Więc no, to było bardzo trudne. No wysiłek fizyczny był straszny. No i tak jak też padło na konferencji, że mandaryna powiedziała, że nie wiedziała, że na świecie jest tyle schodów. No te schody to był hardcore. Fun fact jest taki, że na krótko, na kilka, trzy tygodnie mniej więcej przed wyjazdem na Azję potłukłam się w kręgosłupie dość poważnie, a oprócz tego mam problemy z kręgosłupem. Oczywiście nie zdradzamy. Nie zdradzamy szczegółów, jak to zrobiłam. Było. Tak, mam na szczęście to nagrane, natomiast faktycznie z krwiakami jeszcze w kręgosłupie jechałam na Azję, bojąc się bardzo, że nie poradzę sobie, natomiast bardziej padły mi kolana i pamiętam, jak było zadanie z kokosami, na pewno to zobaczycie, taniec z kokosami, gdzie wręcz sobie wbijałam te kokosy w uda, to mając znaczy, potem ja bym w to nie brnęła, bo to znaczy, że były jakieś problemy w twojej głowie, że się tak tłukłaś po prostu hardkorowo. I właśnie zauważam, że nadużywam słowa hardcore, ale uważam, że to słowo bardzo pasuje jednak do tej edycji tego show, więc myślę, że jeszcze parę razy padnie w tym wywiadzie. Bo my powinniśmy być hardkorowe i wyczesane. No hardkorowe i wyczesane. To znaczy, ja się cieszę, że przeżyłam ten wyjazd. Nigdy w życiu tak często nie byłam głodna i to był hardcore, bo my wstawałyśmy właściwie równo z kogutami. Tych kogutów było dużo, więc nawet nie było w stanie... Zacznijmy od tego, że koguty na Filipinach zaczynają się drzeć o 3:30 i to nie jest żart. Jest echo kogutów. Tak. I naprawdę cały czas właściwie biegałyśmy i my też mocno szurałyśmy tyłeczkami po podłodze. Ale nie zdradzamy kulisów. Absolutnie. Natomiast faktycznie no, doskwierał, tak, doskwierał mi ten głód poważnie. Mnie mniej ten głód doskwierał. Ja jakoś tego głodu tak strasznie nie czułam, jak to, że niestety jadłyśmy trochę to, co popadnie, co się bardzo mocno odbijało na mojej chili, tak, w związku z czym cierpiałam. Powiem to, kradłam wafelki operatorom. Ale widzieli to? Nie, no nie mogli, bo to nielegalne przecież w tym programie. Na pewno jestem silniejsza, czuję, że jestem odważniejsza, czuję, że mam apetyt na zupełnie inne spędzanie czasu, niż to robiłam na przykład dotychczas. I że jesteśmy bardzo wrażliwe i czułe na to, co, jak wygląda świat wokół oraz, nas. Że dalej się lubimy i to jest najważniejsze, tak, jak tak, nie bardziej. Tak. Co, takie wakacje na przykład za $1 na dzień? To znaczy, ja bym nie przesadzała, bo szaleństwo też ma swoje granice, więc nie. Ale myślę, że gdzieś tam... Powiedzmy bardziej alternatywne formy spędzania czasu niż wcześniej. Może faktycznie częściej będziemy zakładać plecak w nasze podróże. Tak, myślę sobie też, że gdzieś tam spanie w otwartych przestrzeniach, jakiś namiot już by mnie tak nie bolał. I robaki. No, spadające no. Robaki na twarz, no, polecam. Nie. Moskitiery polecam, ze stelażem od razu. Dużo ich było, tych robaków? Wiesz co, ja nie miałam takiego poczucia, że było ich tak strasznie miałaś, dużo. Moskitierę. Ja miałam sarkofag taki. Sarkofag tak zwany, więc do którego ja się pakowałam czasami. Już jak bo sama swojego nie wzięła, bo powiedziała, po co mi to na wyjazd? Bo za ciężki mi się wydawał, no, a i tak ja miałyśmy ciężkie plecaki. Dobrze. No tak, więc moskitiera zdecydowanie przydaje się w Azji. Robaków było całkiem sporo.